Simondero. Jest on jak nie inny, jak tylko hobbystyczny. Idziemy pryskać prężyto od chwastów, ale cały czas coś, ale już mam wszystko. Teraz maskę założę, bo tutaj tak capi o ten oprysk, tak capi, że fu. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale mam nadzieję, że tak. Głośno będę mówił. Pryskamy chwasty, prężycie uzimem na razie. Jest to Coliseum. Boże, jakie to są substancje, czekajcie. Oj. Flufenacet i metybuzyna. Do tego leci pleban, czyli tribenuron metylowy. I do tego kiniara, czyli diflufenikan. Pomieszamy razem, ale właśnie Kuba mi wczoraj zapomniał dać buteleczek, to jest zmiękczać. Dobra, co? I to, dobra. Dobra, pudełka to jest za to. Czekajcie. Gdzie mam te swoje? Nie. Mi litry są. Dobra. To 50 na ten, na hektar. Więc szybko pójdzie. Mamy piękną pogodę. Czekajcie, 50, 150. 205 to jest 175, no coś koło tego. 20 stopni, 12 w nocy, więc będzie pięknie pryskane. To na hektar. Na raz pryskamy 3 hektary. 3,5. Aha, plebane kurwa wziąłem. Jest pleban. Już odpalam ciągnik. Dobra, ja idę to z tym ze wszystkim. Odpalam ciągnik. Widzimy się na polu, dobra? No dobra, jestem. Zegar sobie zamontowałem, taki wiecie, ten ciśnieniowy, żeby zobaczyć, jak jest z tym ciśnieniem. Jest na poziomie 17. Widzę nawet 8 do... Inaczej, chodzi od 16 do 18, więc zobaczymy. No oczywiście wiadomo, że to jest zimny silnik. Ciężnika nie wziąłem i tak trochę chyba teraz żałuję, że nie wziąłem. Nie no, no to zapaczek ładnie się zrobił. Dawał na ten nawóz, czy nie dawał? Nie dawał chyba. Miał dać. No może dajeć. Mamy 16, 17, 18. 17-18 bar jest. Tak widzę wskazówkę jeszcze gdzieńta. Ale tylko może mi się wydaje. Więc zobaczymy. Dobra, nie będę tutaj gadał głupot, bo jedziemy na to pole i tam będzie najważniejszy test. Więc widzimy się na polu. No i jesteśmy na polu. Tak to przeżyto wygląda. Na A 7,5, zaraz zobaczymy. A może ja bym z tego
wykreślić na 4 pary mniejsze i będzie git. Tylko tak myślę teraz, jakby to zacząć pryskać, muszę 4 bary pierwszy ustawić, więc sobie ustawimy też tak, jedziemy, rozłożymy lance, ścieżki zajebiste. Dobra. No właśnie, bałek załączam i widać, że to ci się nie gubi, ale nic z tym nie zrobię. Dobra, czekajcie, lecę, muszę tędy wysiadać, bo tam bardziej już mam ten. Mam ciśnieniomierz. Jest tamtędy nie mogę. Trochę to będzie problem. Przy drzwi to wygląda tak po rzepaku. No siew idealny, powiem wam. Tu widać tam taki jakby mijak, ale tam zabrakło mi ziarna. No. Nie mogę już z siłowniku, dlatego tak opada. Muszę łapać na te, bo basenem będzie mi ciężko zapanować nad dobra. Bez ciśnienia ustawimy na 4 bary. Minimalny wytarek jest, ale z nim nic nie zrobię. No dobra, jak będzie za nisko, to się poprawi. Idziemy ustawić ciśnienie i pryskamy. Dobra, mam wszystko. Lecimy pierw stąd. Bo chcę, mam plan, to dobra. Bo ale wypadł. Dobra, mam. O, tak o nich będzie. Dobra, tu bieg do przodu. Kurde, czuję się, jakbym zaczynał na nowo pryskanie, więc ciężko będzie, ciężko. To mam, to mam. Takie 7,5 miałem uzyskać. Całą ścieżkę pryskam, dobra. Dobra. Muszę zmniejszyć ciśnienie. Ścieżkę pryskam, ok. No i przyjrzy to wygląda pięknie, powiem wam, naprawdę bardzo ładnie. Naprawdę nie mam się, tu już widać, że się kończyło mi przyjrzy to. Najgorsze jest z tym, że byłem w dupie, bo wypadała mi to ścieżka i mi się przyjrzy to wykończyło. Jak to wygląda, prędkość. Dobra. Zobaczymy, niby ma wyjść
tyle, ile producent przewidział. Więc zobaczymy. A tutaj jak? Tutaj już tak ścieżkę trochę nie pryską ścieżki. Aha, czyli tam od jakiegoś momentu. Ale to i tak będę widział, dobrze, nieważne, będę widział, jak będę jechał w tą stronę. No i dobra, tak mam trzymać i tak będę trzymał. Dobra. No przyjrzyj to posiane po rzepaku, więc mi się bardzo podoba. Nie mam tutaj nic do zarzucenia. Ojej, ojej, ojej. Elegancko, kurde. Czekajcie, ja muszę zobaczyć tylko jedną rzecz. Może jej grozić niewypłacalność. W najbliższych dniach będę rozmawiał z ekspertem, który powie, jakie są nastroje przedsiębiorców, to, że podnoszenie cen wcale nie jest remedium na problemy finansowe i o tym, jakie są opcje, muszę bezpieczeństwo sobie zapewnić. Słuchajcie Klubu Ekonomicznego. W jedną stronę to działam. Dobra, już trudno, nie będę, to i tak nie muszę tego używać i tak poziomowania belki na razie, bo to nie jest mi potrzebne zbytnio w tym momencie. Bez przedniego napędu jeżdżę. Nie, dobra, jednak pójdę, chyba przełożę. No powiem wam, petarda, mi tam się osobiście podoba. Teraz mi chodzi, żeby to jakoś tak, wiecie, w miarę ok opryskać, żeby to było dobrze. Najgorzej jest to, że niestety muszę wysiadać, no muszę za każdym razem odwracać się i kombinować tutaj z tam włączaniem sekcji. No bo słabe mogłem jechać, no ale boję się, że środek się nałoży, dosyć dużo mi napaskudzi. Bo mówił właśnie Kuba, że może być tak, że jak nakładka, to może być żółte przez jakiś czas, ale żebym ja się tym nie martwił.
Bo jak zanim się dotrzyma, to ten. Dobra, trudno. Dzisiaj niestety tak, ale muszę coś pomyśleć. Coś tam mój uczulek już miał jakiś plan na to. A to tylko widziałem, że będzie mokro. A chcę wam pokazać cały ten. No to pięknie zeszło. Kurde, jakby tak na całym polu było. To petarda. Petarda. O to mokro, tak? A ja myślę, co mi tak dupa siadła, czy mi się wydaje? A mi dupa siadła. Nie, ścieżki podmasowe idealne. Jeszcze jakbym zmniejszył turkę. Nie uwierzycie, co się stało. Bo tam chciałem dopryskać ten zapierdek. No i chciałem, kurwa, wyłączyć ten. Zobaczcie.
wyskoczyło. No teraz żeby tego... Aj, zamienił do sekcji. Oczywiście olej tu już musi lać. Jakby nie inaczej. To tutaj, kurde. Tak jest, tak jest. Pryskam, bo niestety innego wyjścia ja już się osobiście teraz nie mam. Jeszcze teraz mogę tu wjechać. Tu chyba jest ścieżka moja. To jest pełna ścieżka. A tu jest, kurde, widzicie? Dobra. Nie, robię elektrozawory. Chcę zobaczyć na tych przyłącznikach, albo kupię, kurwa, cały system elektrozaworów. Padaj tędy. Co? No będę musiał się zabić. Co się zrobić? Chodź tu, bo chcę cię ładnie wyprowadzić. No daj się wyprowadzić. O, o co? Co? Łyka kawy wezmę, bo jeszcze kawy się nie napiłem. Jest zimno. I niestety, muszę teraz w tym momencie... odjechać. Niestety... tam masz. No tego nie mogę wyłączyć, bo po prostu nie pozwoli mi to system, nie będę ten. No przejebano ogólnie. No nie! Kurwa! Nie to zrobiłem, ja pierdzielę. Dobra, czekajcie. Zamiast włączyć to wyłączyłem wszystkie.
Ajajajajaj. I teraz nie wiem, czy włączę. No muszę wysiadać. Szkoda mi debele. I powiem wam tak, no i widzicie, zamiast to miało iść przyjemnie, to będę kurde pryskał ruski rok. Zdesnam dzisiaj. Sprawdzę, bo to coś już mi się nie tak. Albo się pierdolnąłem z mija z sianiem. No, bo tutaj mam mieć ścieżkę. O, to właśnie tak, wiecie. Jest i nie jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No. Tu mam jechać. Dobra, 6, to jest koniec obciekiewa, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu ma być środek kołaczonika. A później? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A później tu. Jadę tam, to na krawędzi tego. A lampy nowe zamontowałem i zajebiste żarówki. LEDy niedozwolone, wiem. Większość osób tak jeździ.
No ja muszę kurwa wyłączyć. Ajajaj. Macie zajebisty odcinek, powiem wam. Naprawdę zajebisty. Dobra, chuj. Ruszamy tak. Co będzie, to będzie. Ten zegar na pewno pójdzie gdzieś tutaj zamontowany, bo musi być, bo to jest nieporozumienie, co to ja załączę napęd, bo będzie miał lżej ciągnąć na pewno. No pięknie poskodziło. Pięknie, tutaj to perfekto. I chwasty ładnie poschodziły, więc widzę. Trzy i pół hektara teraz na raz chcę opieskać, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Na pewno mi nie mam niestety odniesienia, bo trochę więcej dałem wody i ciężko będzie mi teraz. Mijaka strzeliłem, za wcześnie opuściłem, albo za późno podniosłem. Podniosłem. Tu mijaka takiego na poprzecznie. Ajajajajaj. Tutaj będę chciał chyba zrobić teraz ten clean i później będę ten długi pryskał. W ogóle wydajność teraz i tak dalej wziąłem z aplikacji MMATA. Ja w ogóle byłem w szoku, że oni zrobili taką aplikację. No właśnie mi teraz zastanawiam. Nie, no bez sensu. Chyba uderzy, tak myślę, albo nie, jadę tam strzelę i w tą stronę i tam skończymy. Nie no, perfekto. Póki nagram wam ten cały odcinek. Ile mam jeszcze cieczy? Dobra, nie wiem. No i dobra, jakie tam jest ciśnienie? O, sobie bawię. Wiecie, no 60 to mi było ciężko odgadnąć prędkość. Ale skończę.
inny siewnik poszedł, to jednak jest różnica. No właśnie. Bije się tam z myślami, co to zrobić. Pierwszy raz pryskam masę, więc fajnie. Fajnie, fajnie. Najlepsze jest to, że obie ścieżki wypadają mi na dwa słupy. Takie 3,8 i
9, więc takie jakie powinno być. Zobaczymy. Cofam i jest git. Niektórzy to objeżdżają, widziałem, robią kółeczka. No ja ze swoim na razie sprzętem, gdzie muszę wyskakiwać i tak dalej, to nie opłaca mi się aż tak.
Widziałem też, że przemieniają wtedy, przeskakują na drugą ścieżkę, wracając przeskakują na tą samą. Wiecie, dzięki za wpadnięcie, widzimy się przy kolejnym pryskaniu. Mam nadzieję, że po prostu pszenicę pryskać.